Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorWu. Jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. W końcu udało się dorwać coś turystycznego o pojemności 125. No jak turystyk od 125, no to nie może być nic innego jak Honda Varadero. Honda Varadero, zobaczcie, jest już przed Wami. Varadero i to w wersji poliftowej, czyli na wtrysku. Wtrysk wychodził w wiaderkach po 2007 roku. Tak jest i przy tej sztuce, to jest wersja Deluxe, czyli ta, która wyróżnia się takim fajnym dolnym bugiem w kolor nadwozia oraz ma taki licznik razem ze srebrnymi obramówkami. No ale oprócz tych dodatków, które są fabrycznie w wersji Deluxe, no to tu macie parę fajnych gadżetów, o których na pewno warto wspomnieć i zaraz to zrobię, ale po raz wstępu MotorWu to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis motocyklowy, do którego gorąco zapraszam. Zapraszam Was też na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, tam cała masa zdjęć, opinii, warto tam po prostu być. No ale to, czym się wyróżniamy, to to, że każdy motocykl, zanim trafi tutaj, na ten nasz plan zdjęciowy, to trafi do nas na serwis. My robimy wszystko, co przy danym motocyklu trzeba zrobić, tak, żeby kolejny właściciel, kupując go, po prostu zaczął się cieszyć jazdą i zaczął nim po prostu śmigać. Tak też było w tym przypadku. Zrobiliśmy pełny serwis olejowo-filtrowy. Zrobiliśmy regulację zaworów, wymieniliśmy przednią tarczę hamulcową, bo też już stara miała delikatny rancik. Tutaj macie, zobaczcie, nowkę sztukę tarczę. Do tego jest bardzo świeża opona z tyłu Michelin, 2020 rok, ale praktycznie się nie najeździła. Przednia opona też jest w fajnym stanie, napęd jak najbardziej ok, klocki także. Więc na tą chwilę ten motocykl jest bez najmniejszego wkładu finansowego. Można nim przezimować go teraz tylko i na nowy sezon będzie jak znalazł. No i dodatkowo macie bardzo fajne gadżety. Zobaczcie, macie fajną, dużą, przyciemnianą szybę turystyczną. Do tego wleciały takie bardzo niepozorne, ale dwa halogeny po obu stronach motocykla, zapalane osobnym guziczkiem. Zobaczcie, jak to fajnie doświetla drogę. Dodatkowo kufer z tyłu i to taki całkiem spory. Jak najbardziej kask się w takim koferku przy tym motocyklu mieści. No i coś, co zdecydowanie sprawiło, że ten motocykl zaczął brzmieć jak motocykl taki gabaryt brzmieć powinien, no to układ wydechowy Miwa. Zobaczcie, jaki ładna karbonowa końcówka bez najmniejszego zarysowania. Oczywiście teraz debekler jest wyjęty, ale tą wkładkę włożycie sobie pod siedzeniem na wypadek, gdybyście chcieli go przyciszyć, to wystarczy ją włożyć do środka i już ten motocykl zacznie brzmieć z powrotem niczym seria. No ale teraz na wyjętym naprawdę jest to bardzo fajnie brzmiący motocykl. No ale trzeba też jeszcze to podkreślić, że to jest maszyna cała w oryginale. Wszystkie kolorowe elementy na tym motocyklu są fabryczne od nowości, czyli te złote elementy, tak samo jak i czarny zbiornik, to wszystko jest seria od nowości. Wiadomo, jakieś delikatne ślady użytkowania znajdą się. Zobaczcie, tutaj jakieś zarysowanie na tankpadzie. Na szczęście to jest tylko tankpad, tutaj jakaś mała, jakieś zarysowanie. Na tych owiewkach też się pewnie coś znajdzie małego, ale no najważniejsze, że są to fabryczne elementy. Nikt tego nigdy nie poprawił, nie lakierował, więc jest to jak najbardziej oryginał od nowości. Także jest bardzo niewielki przebieg, jak na taki rocznik motocykla. Zobaczcie, 29 tysięcy, o, po tej stronie 29, praktycznie 500 km. Myślę, że nie przesadzę, mówiąc, że takie Varadero na tym silniku, na VC125, to powinno zrobić 100 tysięcy na jednym bloku, więc hen daleko do jakichkolwiek działań. No ale na tą chwilę motocykl naprawdę pracuje tak jak należy, zaraz go sobie oczywiście zapalimy. No i co? Myślę, że na pewno bardzo fajna sztuka. Zapraszam Was wszystkich, żeby zobaczyć ten motocykl na żywo. Przypominam też, że jest opcja zakupu motocykla u nas całkowicie zdalnie. Można do nas zadzwonić, powiedzieć, skąd jesteście. My Wam transport takiego motocykla wycenimy telefonicznie. No i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko za sam koszt transportu, a całą resztę za motocykl ewentualnie dopiero po Waszej decyzji na miejscu, jak się zdecydujecie na kupno tej maszyny. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. No i co? Chyba już zbędnie nie przedłużając, trzeba chwycić za kluczyk, uczynić swoją powinność. Zobaczcie, kręcam jeszcze raz. No i przez to, że to jest wersja na wtrysku, to wystarczy tylko guzik zapłonął. I już uwalnia się bestia.
ściska z neby. Kierunkowskaz prawy. Światła krótkie, długie, krótkie, długie. Światło stop. Światło stop nożne. Niewątpliwie świetna maszyna. Zapraszam wszystkich do zakupu, do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania. No i co? Na tą chwilę chyba wszystko. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Hej!